Hej, z tej strony Ania, witam Was ponownie na moim kanale lub witam, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i zapraszam Was do filmu organizacyjnego, w którym zaczniemy od organizacji wszystkich moich rzeczy związanych z moimi zainteresowaniami, których jest sporo, ponieważ jestem osobą, która ma ochotę wypróbować wszystkie możliwe kreatywne zajęcia. Także w tym filmie znajdziecie masę pomysłów nie tylko na organizację, ale też na nowe hobby do wypróbowania, ale tak jak widzicie, zaczynam od wyciągnięcia wszystkiego. Zarówno z tego takiego wózeczka, który stoi przy mojej szafie, jak i ze słupka. To jest słupek z IKEA, a wózeczek jest z JISKA. Ten słupek mieści masę rzeczy, przez co zaczęłam w nim przechowywać dosłownie wszystko. I w tej chwili doszłam do takiego punktu, w którym zaczynam zapominać, co jest w której szufladzie i kiedy czegoś szukam, to potrzebuję otworzyć jedną szufladę, okazuje się, że nie było tam i otwieram kolejną i tak zazwyczaj dopiero za trzecim razem udaje mi się znaleźć to, czego potrzebowałam, więc tym razem na pewno będę chciała postawić na takie konkretne kategorie i wiedzieć, co gdzie jest i nawet opisać szufladki, także będę to robiła. Ale oczywiście zaczynam od wyjęcia wszystkiego, co potrafi być krokiem dość przytłaczającym, więc jeśli macie ochotę coś posprzątać, to ja polecam zacząć to robić właśnie przy takim filmiku, żeby robić to z towarzystwem i nie poczuć się tak szybko przytłoczonym. Krok drugi po opróżnieniu półek jest wyczyszczenie ich i tutaj używam odkurzacza takiego bezprzewodowego oraz wilgotnych ściereczek, które bardzo ułatwiają mi pracę. I tak to wygląda. Wiem, że jest to przerażający widok, przynajmniej dla mnie i dla niektórych osób, które czują się łatwo przytłoczone brudem albo w ogóle ilością rzeczy. Dlatego wiedząc, że ten krok zajmie dość sporo czasu, to specjalnie wcześniej rezerwuję sobie przynajmniej godzinę lub dwie na ten etap rozdzielania wszystkiego. Podzieliłam sobie wszystkie te rzeczy mniej więcej na takie główne kategorie, które opisałam karteczkami, zrobiłam sobie miejsce na podłodze i zaczęłam wszystko segregować po kolei. Wydaje mi się, że to jest istotny punkt, jeśli chodzi o organizację, żeby wiedzieć, co należy do jakiej kategorii i wtedy dopiero będziemy w stanie znaleźć im miejsce. Oczywiście, gdybym chciała posprzątać cały słupek, to mogłabym do tego podejść też tak, że zaczynam robić jedną szufladę, wyciągam wszystko, czyszczę ją i wszystko odkładam z powrotem, ale w ten sposób nigdy nie zrobię takiego pełnego porządku, bo te wszystkie rzeczy z powrotem trafiają do tej samej szuflady, która być może nie nadaje się na nie, bo jest tam zbyt mało miejsca, zbyt dużo miejsca i dopiero wyciągając wszystko i dzieląc je na kategorie, jesteśmy w stanie zobaczyć, ile rzeczywiście miejsca potrzebujemy na te konkretne rzeczy i jakoś to tak logiczniej zaplanować. Także wydaje mi się, że to jest konieczny krok, ale jeśli wiecie, że Was przytłoczy, to albo spróbujcie to zrobić z towarzystwem, w sensie oglądając mój filmik, albo poproście kogoś o pomoc. Oto moje główne zainteresowania, wszystkie podzielone na kategorie. Raczej starałam się to robić dość ogólnie w niektórych przypadkach, tak jak wszystkie takie artystyczne rzeczy do malowania są w jednym miejscu, rzeczy do bullet journalingu, ale też takie do planowania czasu. Wszystkie naklejki, takie rzeczy są razem. Cały sprzęt, który później podzieliłam na dwie części, ale tak, mniej więcej mam to podzielone. I zaczynam od układania rzeczy na wózeczku, czyli wszystkie takie rzeczy, które lubię mieć pod ręką albo lubię mieć na widoku, czyli takie rzeczy, które jeśli schowam, to prawdopodobnie zapomnę o ich istnieniu. Ja jestem osobą, która uwielbia korzystać z zeszytów do różnych rzeczy i prowadzę masę zeszytów, ale jeśli je schowam, to przestanę z nich korzystać, dlatego wszystkie te właśnie mam na wierzchu. A jeśli chodzi o aktywności, które nie należą do żadnej konkretnej kategorii, to też wolę je trzymać na wierzchu, żeby nie zapomnieć o tym, że je mam. Na dole są w sumie głównie puste zeszyty, bo tam mi pasowały. I teraz możemy przejść do słupka. Jeśli chodzi o te wąskie szufladki, to tam zwolniło mi się sporo miejsca z tego powodu, że kiedyś trzymałam tam kosmetyki, później kosmetyki przełożyłam do tego akrylowego pojemnika wyżej. Jedną szufladę wiem, że chcę wykorzystać na sprzęt, ale dzięki temu, że zwolniła mi się dodatkowa szuflada, to mogę trzymać moje inne urządzenia elektroniczne i ładowarki właśnie w tej górnej półce. A do drugiej trafia sprzęt, który używam głównie do nagrywania, ale też do tworzenia innych rzeczy, takie jak tablet do rysowania. Szuflada numer 3 jest chyba moją ulubioną, bo to są właśnie rzeczy do bullet journalu i do w ogóle tworzenia rzeczy. Także wszystkie moje karteczki, washi tapes, naklejki znajdują się właśnie tutaj.
Hand lettering jest zajęciem, na które kiedyś poświęcałam więcej czasu, ale wydaje mi się, że troszeczkę to zaniedbałam, dlatego tym razem to zainteresowanie dostaje całą swoją osobną szufladę. I ostatnia wąska szuflada to jest właśnie ta szuflada artystyczna na wszystkie kredki, farbki, brokaty. I tego jest dużo, głównie tych farbek w tubce, ale przełożyłam je do takiego małego pudełeczka. W ten sposób potrafiłam wszystko zmieścić w mniejszej przestrzeni i jakoś zmieściłam się w jednej szufladzie. Wszystko dopasowało się idealnie, tak jakby było stworzone. Na górę jeszcze musiałam dorzucić te paletki, ale tak. Szersza szuflada będzie na wszystkie moje ozdobne papiery i rzeczy do scrapbookingu. Dalej włóczka i wszystkie moje akcesoria do szydełkowania. I kolejna szuflada jest na takie inne rzeczy DIY-owe, między innymi narzędzia do embossingu, ale też jakieś tam akcesoria do tworzenia małych domków. I ostatnia szuflada jest dedykowana mojemu bratankowi, ponieważ są tutaj różne zabawki, ale są tu również zabawki między innymi sensoryczne, z których lubię korzystać ja. No to mały update, jeśli chodzi o odkurzacz, ponieważ używam go już od kilku miesięcy i jeśli chodzi o wymianę wody, to robiłam to na bieżąco, także w tej chwili to nie wymaga mojej uwagi. Tak samo jeśli chodzi o zbiornik na kurz, to wiem, że chyba maszyna mnie poinformuje o tym, jeśli będzie pełny, ale upewniłam się, że jest jeszcze miejsce i chciałabym wyczyścić odkurzacz od dołu, bo nie robiłam tego w sumie ani razu. Wydaje mi się, że tylko raz czyściłam tę szczotkę tam w środku z włosów, ale poza tym to troszeczkę to zaniedbałam. Także tym razem odłączam wszystkie części, rozdzielam je, ściągam też te małe mopy, które normalnie wysychają sobie w maszynie, ale tym razem je ściągnęłam, żeby móc je dokładnie wyprać albo wymienić na nowe. Czyszczę wszystko w środku. To jest coś, co robi się na bieżąco, ale przez 2 czy 3 miesiące naprawdę nie wymagało to zbyt wiele uwagi ode mnie, co mnie cieszy, bo celem tej maszyny jednak jest takie oszczędzenie naszego czasu, a nie dodawanie nam dodatkowych obowiązków. I zdecydowanie wolę raz na jakiś czas umyć maszynę zamiast cotygodniowego mycia mojej podłogi, bo jest to czynność, której nienawidzę. Ale tak, rozkładam też tę część w środku, bo tam często zbiera się brud, między innymi przy suszeniu, po prostu spada sobie kurz z mopa. Więc wszystko dokładnie czyszczę szczotką, która jest dołączona do maszyny. Później wycieram wszystko na sucho. Tej plastikowej części, którą można odłączyć, dałam szybki prysznic i w ten sposób maszyna jest gotowa do dalszego działania i przez następne tygodnie nie będzie wymagała zbyt wiele uwagi ode mnie poza kliknięciem guzika w momencie, kiedy chcę, żeby moja podłoga była czystsza. I w ten sposób Ewa zabiera się do pracy nad moją podłogą, a ja mogę przejść do kolejnego kroku, którym jest organizacja moich przypraw. W zeszłym roku zaczęłam trzymać moje przyprawy w tych takich większych słoiczkach i w tej chwili zdążył mi się skończyć pieprz i mam do uzupełnienia słodką paprykę. Także używam kartki papieru, zobaczycie zaraz do czego mi się to przydaje i zaczynam przesypywać, najpierw zaczynając od słodkiej papryki. Proszę nie rozwać się. Wow. Okej, okay, to było bardzo satysfakcjonujące. A jeśli chodzi o pieprz, to tutaj nie było nic, więc przesypuję. Bardzo kręci się w nosie. Przygotowałam sobie naklejki z nazwami wszystkich przypraw i przyklejając okazało się, że nie nadaje się ani marker, który wykorzystałam do pisania po tych kartkach, ani same naklejki, ponieważ były za duże i niedobrze się trzymały. Zamiast tego korzystam z tych mniejszych naklejek. One idealnie pasują właśnie na tę nakrętkę. Troszeczkę słabo trzymał klej, więc potem pomogłam tym karteczkom i podkleiłam je taśmą dwustronną. I z tych samych naklejek korzystam też do organizacji mojego słupka, także wypisuję mniej więcej, co jest w której szufladzie i będę naklejać karteczki na szuflady, żeby już uniknąć tego, że muszę sprawdzać i albo zapamiętywać, co gdzie jest, albo musieć sprawdzać kilka różnych szuflad, żeby znaleźć, co, czego potrzebuję. Więc to mi trochę ułatwi pracę. W ten sposób wygląda opisany słupek i to już tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym filmie na moim kanale. Pa!